Poznajecie ten śmiech? Tak jest! Zbliża się święty Mikołaj! Zastanawialiście się kiedyś, kim właściwie jest postać, będąca globalnym symbolem świąt Bożego Narodzenia i grudniowych wyprzedaży? A jeśli wam powiem, że najsłynniejszy wytwórca zabawek z bieguna północnego pochodził z Azji Mniejszej i potrafił wskrzeszać zmarłych? Tak było, Nie zmyślam. Ho, ho, ho! Czy Mikołaj istniał? Ta kwestia jest przedmiotem debat i niczego nie możemy tutaj brać za pewnik. Ale kiedy nie wiadomo, gdzie zacząć, najlepiej zacząć od początku. Pierwsze przekazy o niejakim Mikołaju pochodzą z VI wieku. Zamiast na biegun północny czy do Laponii, zapraszamy na słoneczną Rivierę Turecką bo tam pierwszy raz spotykamy naszego bohatera. Mikołaj miał urodzić się około 270 roku w zamożnej greckiej rodzinie. Po śmierci rodziców zdecydował się rozdać swój majątek biednym. Prawie jak Robin Hood, tylko pomijając kradzież. Kiedy nasz bohater żył sobie skromnie, usłyszał o niegdyś zamożnym człowieku, który stracił całe bogactwo w podejrzany i niepobożny sposób. Pojawił się problem, bo gość nie miał środków na odpowiedni posag dla swoich trzech córek, a jeśli nikt nie będzie chciał ich poślubić, to będzie musiał oddać je do domu publicznego. No nie za wesoło. Sprawą zainteresował się jego sąsiad, którym szczęśliwy okazał się Mikołaj. Obce mu było polskie prawo sąsiedzkie, i zamiast plotkować o tym, że sobie Skowalski z podwójki zasłużył, to postanowił mu pomóc. I to jak? Coś tam jeszcze z rodzinnej fortuny mu zostało, więc co noc zakradał się pod okno każdej z córek i wrzucał im do pokoju pieniądze potrzebne na posag. Ojciec nie marnował czasu i wyprawił ślub dla dwóch córek, lecz potem postanowił dowiedzieć się, kto rzuca mu worami z kasą w okno. Pod oknem trzeciej córki zobaczył Mikołaja. Podziękował mu i obiecał żyć tak, jak Pan Bóg przykazał. Mikołaj jeszcze nie wchodził przez komin, ale okno to też jakiś początek, prawda? W kolejnej historii zastajemy Mikołaja jako szanowanego biskupa Miry o niesamowitym wyczuciu czasu. Rzymski cesarz Konstantyn wysłał wojsko, by stłumić bunt w Azji Mniejszej. Żołnierze przepłynęli Morze Egejskie i dotarli do portu w pobliżu Miry. Wojacy chyba nie najlepiej znieśli rejs, bo zaraz po wyjściu na stały ląd postanowili wyżyć się na mieszkańcach i splądrować miasto. Wtedy na scenę wkroczył on. Skarcił trzech generałów, dowodzących wyprawą, a ci podwinęli ogony i ogarnęli swoich żołnierzy. Następnie dowiedział się, że w mieście zaplanowano egzekucję trzech niewinnych ludzi. Jak się domyślacie, w ostatniej chwili powstrzymał kata od wykonania wyroku. Nieźle co? To jeszcze nie koniec tej historii. Okazało się, że mocą Mikołaja nie jest tylko zjawianie się o właściwym czasie, we właściwym miejscu, ale również odwiedzanie ludzi w snach. Po zakończonej kampanii wspomniani generałowie padli ofiarą spisku i zostali skazani przez cesarza na śmierć. Nieszczęśnicy byli pod tak dużym wrażeniem Mikołaja, że zaczęli się do niego modlić. Biskup odebrał sygnał, po czym postanowił odwiedzić cesarza we śnie i wyjawić mu: To jo! Wizyta Mikołaja okazała się skuteczna i nazajutrz generałowie odzyskali wolność. Aż dziwię się, że nie wrzucili czegoś cesarzowi przez okno. Kolejna historia jest dosyć gruba, ale gwarantuję Wam, średniowieczni i wczesno-nowożytni słuchacze ją uwielbiali. Jest to historia o trójce dzieci, które zaprosił do swojego domu pewien rzeźnik. Tak się złożyło, że był to okres klęski głodu, więc zaradny rzeźnik postanowił uśmiercić dzieci, zamarynować w beczce i sprzedać jako szynkę oczywiście wieprzową. Janusz Biznesu nabiera tutaj nowego wymiaru. Na szczęście po okolicy przechadzał się nasz Mikołaj. Niosąc pomoc potrzebującym i rzeźnik jakoś od razu mu się nie spodobał. Mikołaj wykonał nad beczką znak krzyża, a z jej wnętrza wynurzyła się trójka ożywionych dzieci. Czujecie już świąteczną atmosferę? Innym razem Mikołaja wezwali na pomoc żeglarze, których statek zaczął tonąć podczas sztormu. A on nie tylko uratował ludzi, wyciągnął statek z wodnej toni, to jeszcze skarcił morze żeby się wreszcie uspokoiło. W kolejnej marynistycznej opowieści Mikołaj przekonuje kapitana statku transportującego zboże, by ten zostawił część towaru głodującym mieszkańcom Miry. Kiedy to zrobił i statek wypłynął w dalszy rejs, załoga zauważyła, że z towaru nic tak naprawdę nie ubyło. Normalnie Copperfield. Mikołaj z wczesnych przekazów to niezły człowiek orkiestra. Nic dziwnego, że został uznany za świętego. Szkoda tylko, że bez sań i reniferów. Jeszcze. Mikołaj miał odejść z tego świata mniej więcej w połowie IV wieku. Jak zapewne się domyślacie 6 grudnia. No dobrze, ale co łączyło biskupa noszącego mitrę oraz pastorał z pogodnym, brodatym i przesadzistym panem w czerwonym kubraku, brodą i workiem pełnym prezentów? Obaj lubili od czasu do czasu kogoś obdarować pokryjomu. Ale poza tym, to jabłko padało daleko. Od diabłoni. W zasadzie to stało się innym owocem, a nawet warzywem. Przypowieść o biskupie Miry trafiły na podatny grunt europejskiego folkloru. Na ich podstawie powstały własne, mniej lub bardziej podobne do oryginału produkty. Tym sposobem w Anglii narodził się Father Christmas. Wielki facet w zielonych szatach uosabiający dobrego ducha świąt Bożego Narodzenia. Jego pierwowzorem był prawdopodobnie sam Oden, którego wyobrażano sobie jako dobrego starca czarodzieja. Poczciwy Oden miał odwiedzać ludzi w czasie pogańskiego święta Jule i przynosić im pieczyste oraz grzane wino. Jak miło z jego strony. Oczywiście pogańskie korzenie Father Christmas nie za bardzo odpowiadały Kościołowi, który starał się cenzurować jego wizerunki. Jednak czas zatarł pierwotne skojarzenia. Father Christmas na dobre się zadomowił. W Niderlandach zaś zrobiło się głośno o niejakim Sinterklasie, który nosił ze sobą wielką czerwoną księgę z nazwiskami niegrzecznych i grzecznych dzieci. Popularny na południu Europy kult świętego Mikołaja dotarł przez Niemcy do Niderlandów, gdzie przetrwało wiele jego pierwotnych elementów. Niderlandzki Mikołaj zachował między innymi wygląd na biskupa, a i zwyczaj inscenizacji uroczystego wyjazdu Mikołaja do miasteczka miał się całkiem dobrze. Obie postacie ruszyły w rejs do Nowego Świata, gdzie wkrótce zaczęły się mieszać i łączyć w wyobraźni osadników, a potem obywateli Stanów Zjednoczonych. W XIX wieku sylwetka Nowego Mikołaja zaczęła się coraz wyraźniej krystalizować. Ktoś opublikował anonimowy wiersz, w którym przedstawił rozdającego dzieciom prezenty pulchnego Mikołaja na saniach z zaprzęgiem reniferów. Na dodatek nadał im dziwne imiona, takie jak Fircyk, Tancerz, Pyszałek, Złośnik, Kometek, Amorek, Profesorek i ni stąd, ni owąt, Błyskawiczny. Wiadomo, nie wszyscy lubią wiersze, więc rysownik Thomas Nest, określany mianem ojca amerykańskiej karykatury, postanowił zilustrować Mikołaja. BUM! Uśmiechnięty, przysadzisty staruszek z brodą, w czerwonym kubraku i saniami wszedł w świadomość Amerykanów, jak nóż w masło. Gdzieś tam po drodze pojawił się jeszcze warsztat zabawek Mikołaja i elfy pomocnicy. W końcu sam Mikołaj nie mógł zrobić tylu zabawek. To nierealne. Ktoś tu z Was zaraz powie: Zaraz, zaraz. Co Wy nam tu o wierszach i rysunkach gadacie? Przecież wizerunek Mikołaja został tak naprawdę stworzony przez koncern Coca-Coli. No, nie do końca. Intrygujące, prawda? W końcu kto nie kojarzy świątecznych reklam Coca-Coli? To symbol na równi z Kevinem samym w domu w Polsacie. I rzeczywiście, kiedy w latach 30 XX wieku ilustrator reklam Coca-Coli, Haddon Sadlon, umieścił na billboardach Mikołaja, świat oszalał na punkcie wesołego i tęgiego starca. Zbieżność barw Mikołaja i logo Coca-Coli zrodziły legendy o tym, że za świąteczną postacią stoi właśnie ten koncern. Prawda jest jednak taka, że nasz bohater był już marketingowym weteranem, z pokaźnym portfolio. Przed Coca-Colą został nawet twarzą innej firmy produkującej napoje, lecz jej sukces marketingowy nie był tak ogromny. Kojarzycie White Rock Beverages? Nie? Właśnie o tym mówię. Uwielbienie dla Nowego Mikołaja rozlało się po całym globie, jak barszcz z uszkami po wigilijnym stole. Wiecie, że w Michigan od 1937 roku nieprzerwanie funkcjonuje szkoła dla świętych Mikołajów? Nie wiem jak wy, ale ja zaczynam semestr w przyszłym roku. No dobrze, wiemy kim był, skąd się wywodzi i jak się zmieniał. A wiemy, gdzie mieszka? Nie, nie wiemy. Ale dla was postaramy się to ustalić. Jest to trudne, bo wiele państw uważa, że to właśnie u nich Mikołaj płaci podatki. Amerykanie zrzekli się praw do jego emerytury i twierdzą, że mieszka na Biegunie Północnym. Hmm, na lasce jest miasteczko o nazwie Biegun Północny. Sprytnie. Bardziej zaborczy są w tym wypadku Kanadyjczycy, którzy nadali Mikołajowi obywatelstwo w 2008 roku. Dom Mikołaja umieściły u siebie wszystkie kraje skandynawskie. Norwegia mówi, że mieszka w Drobak. Jakoś mało świątecznie to brzmi. Szwecja, że w mora. Jeszcze gorzej. Dania, że na Grenlandii. No już prędzej. A Finlandia, że w Laponii. Na wzgórzu Korwantutori. Cóż, Mikołaja nikt tam nie widział, ale żyje tam dużo reniferów. No to chyba nie dojdziemy do konsensusu. A wy odwiedziliście jakieś miejsca uznawane za dom Mikołaja? A może to wasz dom jest tym, w którym Mikołaj powinien zamieszkać? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. My tymczasem żegnamy się z Wami, lecz niedługo wrócimy do Was w towarzystwie innej, okołoświątecznej postaci. Nie zdradzimy wam szczegółów, ale święta to ona nie będzie. Subskrybujcie. Tak było? Nie zmyślam.